Marta Szymik, witam Państwa w Miejskim Programie Informacyjnym. Zobaczmy, co dziś w programie. Przyznano dotacje w ramach drugiego konkursu grantowego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej OFPA 2013 już za nami oraz ferie w mieście. Przyznano dotacje w ramach drugiego konkursu grantowego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Do magistratu łącznie trafiło 80 wniosków. Spośród nich 66 klubów otrzymało dotacje. Łączna kwota, którą przeznaczono na dofinansowanie działalności sportowej, to 1 436 000 zł. Dyscyplin sportowych w Rybniku nie brakuje. Pieniądze rozdysponowano m.in. na piłkę nożną, judo, coraz bardziej popularny futbol amerykański, szachy, koszykówkę, mini żużel, kolarstwo górskie, szermierkę, boks, pływanie, tenis stołowy, siatkówkę i wiele, wiele innych. Pojawiły się również sporty dla osób niepełnosprawnych. Większą część środków zgarnęły jednak sportowe kluby. Nie zabrakło również dotacji na organizację imprez czy zawodów sportowych. I tak można by wymieniać długo. Sport w Rybniku odgrywa bardzo ważną rolę, dlatego na terenie miasta znajduje się wiele prężnie działających klubów czy ośrodków sportu. I choć nie wszystkie kluby mogły otrzymać dofinansowanie na konkretne zadanie czy cel, to miasto stara się nikogo nie pominąć. Ważną rolę odgrywa sport dzieci i młodzieży, które zajmuje nadrzędne miejsce w Rybniku i niezależnie od konkursu grantowego, miasto stara się wspierać najmłodszych sportowców. Wojewódzki Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej zjechał do Rybnika. Przedstawiciele jednostek ratowniczych z terenu województwa śląskiego spotkali się, by podsumować miniony rok, ale również, aby ustalić plan działania na ten obecny. Spotkanie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa śląskiego odbyło się tym razem w siedzibie OSP w Rybniku-Kłokocinie. Mówimy o budżecie, o finansach, mówimy o potrzebach. No i mówimy o tym, co będziemy robić dalej, jeżeli chodzi o następne takie spotkania i jak będziemy wspólnie jako związek pracować na rzecz ochotniczych straży pożarnych. Jak przyznaje prezes Zarządu Śląskiego Oddziału OSP generał Zbigniew Meres, spotkania te są niezwykle istotne. Na terenie województwa strażaków ochotników jest blisko 70 tysięcy, a jednostek OSP 951. Jest to spora liczba, dlatego warto ustalić wspólny kierunek działania, podkreśla Meres. W trakcie spotkania ważnym tematem była kwestia finansowania jednostek OSP oraz umiejętnego rozdysponowania przyznawanych dotacji, które, jak wymienia prezes, pochodzą z różnych źródeł. Jest kilka źródeł, takie, które mówią o dotacjach. I to są dotacje z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, z poziomu centralnego. To są dotacje z Funduszu Ochrony Środowiska, z każdego szczebla. To są dotacje z firm ubezpieczeniowych. I taki nowy środek, który stanowi o wielkości i bardzo dużej pomocy samorządu dla ochotników, to są od 2008 roku pozyskiwane środki z każdego szczebla samorządu. W trakcie posiedzenia pojawiły się również informacje na temat działalności OSP w Rybniku. W Rybniku mamy 13 jednostek straży pożarnych, z tego 5 jest w jednostce KSRG, czyli Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego. W tej chwili mamy w ciągu ostatnich 6 lat otrzymaliśmy z Urzędu Miasta, ze środków Urzędu Miasta, Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego oraz Ochrony Środowiska, otrzymaliśmy 3 samochody. Kilkudziesięciu strażaków obradowało podczas spotkania również nad ważniejszymi imprezami na rok 2013, nad turniejami czy zawodami sportowo-pożarniczymi. Padł również temat przygotowań do obchodów Dnia Strażaka czy akcji szkoleń członków młodzieżowych drużyn pożarniczych. Gościem spotkania był również prezydent miasta Adam Fudali. Od czwartku do niedzieli publiczność w Rybniku mogła dać się ponieść ciągle żywej i ciągle poruszającej poezji śpiewanej. OFPA, czyli Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej, to 4 dni zmagań młodych artystów, ale także 4 dni z zaproszonymi gwiazdami polskiej sceny muzycznej. 17. edycję festiwalu tradycyjnie już rozpoczął finał konkursu otwartego. Konkurs otwarty charakteryzuje się tym, że może się zgłosić każdy, kto nie został nominowany i nie był wcześniej laureatem festiwalu.
festiwalu piosenki artystycznej. Wygrana w konkursie otwartym daje możliwość udziału w kolejnych dniach festiwalu, czyli w konkursie krajowym. Niejednokrotnie bywało i tak w historii festiwalu, że ci soliści, którzy pokonali przeciwników w konkursie otwartym, zajmowali bardzo wysokie miejsca w konkursie głównym, a nawet wygrywali. W tym roku również było podobnie. Dwa równorzędne drugie miejsca przyznano laureatkom właśnie konkursu otwartego, czyli Alicji Piątek oraz Katarzynie Rajewskiej. Nagroda indywidualna dr Ewy Paszek również powędrowała na ręce solistki podążającej tą właśnie drogą, czyli do Martyny Kwolek. Kiedy już emocje związane z konkursem otwartym opadły, na deskach sceny w klubie Energetyka wystąpiła Monika Brodka. W drugim dniu festiwalu przed jury zaprezentowała się pierwsza dziesiątka solistów konkursu krajowego. Wśród nich znalazła się również wokalistka z Rybnika. Było to wielkie przeżycie i wielka emocja, tym bardziej, że druga piosenka wymagała ode mnie wielkiej energii, skupienia i była technicznie dość trudna. Doskonałym uwieńczeniem drugiego dnia festiwalu był koncert Grzegorz Turnał i Przyjaciele. I jak przyznaje sam artysta, to wyjątkowy występ z wyjątkowymi ludźmi. Grzegorz Turnał na ogólnopolskim festiwalu piosenki artystycznej w Rybniku nie jest po raz pierwszy. No tutaj jest zawsze przyjemnie. To jest, wiem, że taka tradycja tej, nazwijmy to, piosenki literackiej, czy tego, z czego ja wyszedłem, czyli Krakowski Festiwal Piosenki Studenckiej, to się tutaj ponoć kultywuje cały czas. Podczas trzeciego dnia festiwalu podobnych atrakcji nie brakowało. Kolejna dziesiątka wokalistów konkursu krajowego stanęła przed niewzruszonym jury. Publiczność, która weekend postanowiła spędzić w klubie Energetyka w Fundacji Elektrowni Rybnik, nie kryła swojego zadowolenia. A co widzom podobało się najbardziej? Oryginalność, głos przede wszystkim, aktorstwo. Przede wszystkim teksty, o które trudno w dzisiejszych czasach. Teksty, które coś mówią. Renata Przemyk i Czesław Mozil to gwiazdy trzeciego dnia festiwalu. Tobie dam na imię strach, sobie wezmę jeszcze mniej, to więcej niż byś mógł mi dać. Koncert galowy w Rybnickim Centrum Kultury zakończył 17. edycję ogólnopolskiego festiwalu piosenki artystycznej. Na deskach sceny pojawili się oni, czyli zwycięzcy tegorocznego festiwalu. Jak przyznaje jeden z członków jury, Jerzy Satanowski, decyzja do łatwych nie należała. Ten wyrok jest dość zgodny. Oczywiście każdy z nas, prawda, na liście tych 8 dopuszczonych do koncertu finałowego pewnie mógłby coś poprzestawiać. Najmniej budziła wątpliwości pierwsza nagroda. I tak nagrody wręczono 10 solistom, w tym nagrodę indywidualną dla akompaniatora. Laureatem tegorocznego festiwalu, zwycięzcą nagrody Grand Prix został Łukasz Majewski z Sitna koło Gdańska. Nie liczyłem na fakt, który miał miejsce wczoraj, czyli moje zwycięstwo na festiwalu festiwali, bądź co bądź, najważniejszej, jednej z najważniejszych imprez w Polsce. Łukasz Majewski urzekł publiczność i jurorów przede wszystkim swoją naturalnością i własną kompozycją. Pisze wrzeźni na haku, co będzie ze mną, nie wiem. Tęsknię ciut do chłopaków, którzy zostali w chlewie. Wygrana pozwoli laureatowi zrealizować muzyczne marzenia. W planach nagranie płyty. W końcu będę mógł przysiąść do tego, usiąść i zarejestrować mój autorski recital, który nosi tu mężczyzna z zakolami. Krótki recital ubiegłorocznego zwycięzcy Jakuba Pawlaka oraz występ Janusza Radka i Janny Rusowicz zakończył ogólnopolski festiwal piosenki artystycznej OFPA 2013 w Rybniku. Ferie nie muszą być nudne, nawet dla dzieci, które nigdzie nie wyjeżdżają. A atrakcje dla najmłodszych i tych trochę starszych w Rybniku jak zwykle zadbały placówki kulturalne i sportowe. Młodzieżowy Dom Kultury postawił w czasie ferii na różnorodność. Zajęcia taneczne, plastyczne, muzyczne czy teatr do wyboru, do koloru. Są przeznaczone dla dzieci, które na co dzień w ciągu roku szkolnego nie przychodzą na planowe zajęcia i dla nich właśnie ta bogata oferta jest skierowana. Korzystają wszystkie dzieciaki chętne. Tanecznie w pierwszym tygodniu ferii było w Domu Kultury Chwałowicach. Warsztaty breakdance'owe przyciągnęły do placówki wielu młodych fanów tej formy ruchu. Bardzo w porządku. Jeśli nie mieli styczności wcześniej z tym, a potrafią już zrobić podstawowe rzeczy typu top rock, footwork, jakieś tam podstawy, bardzo się starali przy tym na samym początku, więc całkiem fajnie im idzie. Uczestnicy z chęcią naśladowali instruktora, jak również sami tworzyli krótkie układy taneczne. Uczę się dużo rzeczy, przynajmniej mi jest fajnie, bo się nie nudzę w domu i nie siedzę przed komputerem. Bardzo mi się podoba. Jest bardzo fajnie. Jest trochę trudno, bo pierwszy raz spotkałam się z takim tańcem, ale
Ogólnie jest fajnie. Nigdy się nie spotkałam z tym tańcem. Zawsze na internecie szukałam jakichś kroków, ale z internetu nie da się tego znaleźć, nauczyć. Trzeba to wytłumaczyć na żywo. Dzieci w Boguszowicach narzekać na brak atrakcji również nie mogły. Rzeźbienie w glinie i wypalanie przeróżnych ozdób to, co maluchy lubią najbardziej. Robią różne tematy. Robią plakietki, płaskorzeźby, proste takie naczynka użytkowe, miseczki, kubeczki. To jest bukiet kwiatów zrobiony z gliny i takie różne pomagam sobie takimi narzędziami i czasami niektóre rzeczy robię sobie po prostu palcami. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku w czasie ferii zaoferowała najmłodszym nie tylko książki. Ferie zimowe w bibliotece pod takim hasłem ruszyły w placówce różnego rodzaju zajęcia. Są to różne gry sprawnościowo-ruchowe, gry planszowe, filmy wideo, również różne konkursy plastyczne i literackie. Na sportowo ferie można było spędzić z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Turniej tenisa stołowego, siatkówki czy piłki nożnej to tylko niektóre z zajęć dla małych sportowców. Można się poruszać, a nie właśnie siedzieć przed komputerem i się nudzić. Można po prostu się pobawić fajnie. Generalnie, że po turniejach trenuję z kolegami, z tatą. I tak mijają mi ferie. Młodzież i dzieci z różnego rodzaju atrakcji mogła korzystać również w innych placówkach w mieście, takich jak Bushido, Klub Energetyka, Dom Kultury w Niewiadomiu czy Niedobczycach. Rozrywka, ciekawostki, zapowiedzi, informacje o miejscach, w których odbywają się wydarzenia kulturalne, czy o artystach związanych z daną imprezą. Taki właśnie jest Nowe Rybnicki serwis Kultura Rybnik EU. Platforma ruszyła pełną parą. Portal powstał w ramach projektu realizowanego w mieście o tożsamej nazwie. Strona nie tylko informuje o tym, co dzieje się w mieście, ale odgrywa również rolę społecznościową. Użytkownik może sam tworzyć portal poprzez dodawanie nowych treści, może personalizować wygląd strony, komentować, oceniać i polecać innym użytkownikom. Portal Kultura Rybnik EU to miejsce, gdzie za darmo możemy promować różne wydarzenia kulturalne. Wystarczy wejść na stronę, zalogować się i zamieścić odpowiednie ogłoszenie. Więcej informacji na temat strony Kultura Rybnik EU w Rybnickim Magistracie w Wydziale Promocji i Informacji Urzędu Miasta. Od 4 marca rusza cykl spotkań w rybnickich dzielnicach. Są to spotkania sprawozdawcze podsumowujące działalność poszczególnych rad dzielnic. W tym roku oprócz zagadnień ogólnych jednym z ważniejszych tematów będzie kwestia nowego systemu gospodarowania odpadami. Najbliższe spotkania odbędą się 4 marca w poniedziałek w Boguszowicach. O godzinie 16 Boguszowice Osiedle, tamtejszy Dom Kultury, zaś o godzinie 18 Boguszowice Stare w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6. We wtorek o godzinie 16 spotkanie odbędzie się w dzielnicy Stodoły w remizie OSP, zaś o godzinie 18 w Szkole Podstawowej nr 27 w Chwałęcicach. Porządek spotkań można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Miasta www.rybnik.eu. To wszystko, co dziś przygotowaliśmy. Zapraszam Państwa za tydzień, tradycyjnie we wtorek. Do zobaczenia.